witamy ponownie z Tajlandii. Jesteśmy na wyspie Koh Samui i pokażemy Wam w tym filmiku najlepsze plaże i miejscówki, które warto odwiedzić na wyspie. Przyjechaliśmy na wodospady Nua Mang. Parking tutaj na skuterki 20 watów. I zaraz zobaczymy, jak ten wodospad się prezentuje, bo tam na zdjęciach wyglądał, że można się fajnie w nim pokąpać. Jeden z większych, więc zobaczymy. A tutaj w ogóle słonie. Coś, czego nie popieramy, bo jeżdżą na tych słoniach i to jest masakra. O, zobaczcie, mają siedzisko na górze. Smutne oczka ma? No, każą mu dźwigać jakoś. Kogo pogłaś chociaż? Nie mam banonka, można tam kupić za 100 batów. Przed wejściem na wodospad macie tutaj takie sklepiki z napojami, z piwkiem. Oczywiście szejki i kawka mrożona. Ale bardzo dobry mango shake. Bez cukru. Samo świeże mango. I jeszcze bierzemy kawkę americano ze świeżym kokosem. Można popływać. Poskakać nawet można. O. No dobra, to robi wrażenie. Dobra, dotarliśmy do Jungle Clubu. Restauracja z takim viewpointem. Jest parking na motorki przy samiutkim wejściu. Droga tutaj była bardzo, bardzo ładna, fajne palemki. Pod górę jest dosyć spory podjazd, ale do zrobienia nawet z takim dużym plecakiem. Dla samego widoku warto wjechać na kawkę. I tam widać cały właśnie Chawang Beach. Jeziorko, lotnisko tam jest. Tam w oddali widać Koh Phangan. Piękny widok, pyszne koktajle, wszystko się zgadza. Dobra, kolejna miejscówka na Koh Samui. Tarni Magic Garden. Jest taka kawiarnia, w której można sobie zrobić odpoczynek, napić się czegoś zimnego. Tu jest wejście. Parking na skuterek 10 batów. No, piękna miejscówka. A potem idziemy do Rock Baru. Fajny, polecany reggae bar z koktajlami i jedzonkiem. To jest gdzieś tam, trzeba kawałek przejść. Więc dobre miejsce na taki dłuższy pit stop. Jest, Rock Bar. Mm.
Rockbar zdecydowanie polecamy. Mega umiejscowiony na stałkach. Klimacik regowy, muzyczka sobie leci. Można sobie zapalić, wypić zimnego kokosa. Więc obowiązkowy przystanek na Koh Samui. Jesteśmy na plaży Cheang Mo Beach. Fajny taki cypelek. Wysepka, na którą można przejść albo dopłynąć. Da radę przejść w drugą stronę. I udało się. Woda do pasa. I tutaj jest jakaś w ogóle prywatna wyspa. O, jest Private Island. Z jakimś resorcikiem i restauracją. O, fajny klimacik. Dobra, lecimy na kolejną plażę. To fajne miejsce przy samej plaży. Świątynia Guangzhou. Jakiś taki, kurczę, wielki samuraj. Dobra, jesteśmy na kolejnej plaży. Tong Son Bay. To już zdecydowanie jest kameralnie. Dużo mniej ludzi. No, tutaj już są skałki piękne. Dobra, dojechaliśmy na kolejną plażę, Silver Beach. Dobra, jesteśmy na Koh Samui przy Chawang Beach. Nasz pierwszy nocleg tutaj mamy na 3 dni. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Przejdę przez ten pierdziernik. Okay. It's the Combo Beach Club. Lokalizacja fajna. W samiutkim centrum. Nasz pokoik jest tutaj. Stówkę za dobę od osoby ze śniadankiem. Jest całkiem spoczko. Balkonik. O, tutaj basen. Muzyczka gra. Tutaj jest restauracja, śniadanka podają. Na świeżym powietrzu. A tak wygląda plaża przy naszym hotelu. W ciągu dnia jej nie ma. Nasz hotel Combo jest zlokalizowany w sumie w samym centrum. Wystarczy przejść tylko kawałek plażą i są w sumie wszystkie najlepsze restauracje, bary i imprezownie. Elephant Beach Club za dnia. I zobaczcie też, jak wygląda wieczorem. No, a tutaj jest Ark Bar. Największa imprezownia chyba na Koh Samui. Wieczorem tu jest gruba impreza. Pokazy ognia. DJ-a na żywo.
znaleźliśmy fajną knajpkę. A ten Stasiek w ogóle jest yum, yum. Zupa tom yum podana w kokosie. Sałatka z łososiem. I takie bambusowe chatki. Zajebiste. Fajna miejscówka i... No i jedzenie też. I naprawdę dobre jedzonko w fajnych cenach. Zaczynamy kolejny dzień na Koh Samui. To nasza bryka. Wynajęliśmy za 250 batów. Nie trzeba żadnych paszportów zostawiać, wystarczy kserokopia. Lokalizację macie w opisie filmu. Fajnie, bo jest niedaleko lotniska, więc można od razu się transportować do swojego hotelu bezpośrednio na skuterze, jeśli nie macie jakiegoś dużego bagażu, więc to jest najlepsza opcja, jeśli chodzi o przemieszczanie i najtańsza. Dojechaliśmy na pagodę na wzgórzu, świątynia. Fajnie, bo jest widoczek stąd na lotnisko Koh Samui. Dobra, jesteśmy na górze. Pagoda Khao Hua Yok. 25 batów wejście. Fajna miejscówka, świątynia malutka, ale widoczek z góry jest fajny. Na jeziorko Chawang. O, i tam jest lotnisko. Plaża bardzo ładna. Spokojniutka. Oj, plaża Minam Beach naprawdę jest klimatyczna i warta odwiedzenia. Fajne palmy, reggae bar i fajna knajpka na samym górze, więc polecam. Jesteśmy na Fisherman Market. Bardzo fajna miejscówka, dużo fajnych restauracji i dobre miejsce, żeby sobie kupić jakieś pamiątki. Ale spokojne morze teraz wieczorem. Ale klimat. Podsumowanie wyspy Koh Samui. Zdecydowanie Chawang Beach, czyli główne centrum wyspy, to nadaje się tylko na imprezy. Jak będziecie lecieć na Koh Samui, to wybierzcie albo zachodnią część wyspy, albo Klipa Noi, Nathan Pier, bo tam są piękne plaże, jest to strona zachodzącego słońca, więc są piękne zachody i jest bardziej lokalnie i dziko. No, zdecydowanie fajniej to wszystko wygląda. Albo północ wyspy, niedaleko Manem Beach albo Fisherman Market.